Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witam was w kolejnym odcinku Solo. Dzisiaj jest niedziela, 17 listopada. I jak zapewne wiecie, a może nie wiecie niektórzy, z rozpiski, którą dałem na dzisiaj... What the fuck? Oh shit. Z rozpiski, którą dałem dzisiaj... wykonuję coś takiego, że co niedzielę teraz będzie też Minecraft Solo. Dlaczego? A dlatego, że całkiem ciekawie postanowiłem skrócić odcinki, tak jak wiecie, do 20 minut. Niedzielne odcinki myślę, że będą zajmować wam gdzieś tak, nie wiem, z 15 minut, ale będą się po prostu pojawiać. Co mi się przypomniało, o czym wam wczoraj nie powiedziałem, mianowicie to, że nie opowiedziałem wam mojego snu, pięknego snu. Zaraz wam to opowiem. Znaczy tak, snu. Nic takiego ważnego, prawda, ale zawsze coś. Ogólnie był związany z Minecraftem, prawda, więc to już dlatego to go czyni w pewnym stopniu ciekawym. A co było z Minecrafta? Otóż to, że ja sam, jako Husiek, jako człowiek, po prostu znalazłem się w dodatkowym świecie, że był jeszcze jakiś dodatkowy świat. W tym świecie były takie domki jak, kurczę, jak z Hobbita, o, coś takiego. Wow. Coś takiego jak Hobbit, właśnie takie w ziemi i tak dalej. Były też takie większe te domki. I kurczę, mi się ten mod, ten świat ogólnie bardzo spodobał. I najlepsze jest to, że teraz mam taką rozkminę, czy taki mod istnieje, że jest może coś takiego, nie wiem, jeżeli coś kojarzycie, taki mod, nie wiem, może jak gdzieś widziałem i tak utknął w pamięci, jeżeli tak, to dajcie namiary po prostu. Oh shit! A ja mam mleczko. Tego się nie spodziewałeś. Chodź tutaj, duszku, bo ja mam coś dla ciebie. Ogólnie to mam rewolwer i trochę nabojów. A tego się nie spodziewał. Au. To jest naprawdę na nie za czepiste. Ten pistolet. Parę strzałów i moby leżą. Ale na to nie będziemy tracić, skoro tu mam tylko zwykłego creepera. Holender jasny, jak się tam dostać? Tam, gdzie oni wyją. Tu byliśmy, nie? Na pewno byliśmy. Skoro mamy otwarte, to żeśmy byli. Czekajcie, tak? Tak, w stronę domku. O, god jest. Ile tu jest pajająków, aby wszystko nade mną było. O, widział smoka. Dobra, światło, pyk. Edziu? Eduardo? Pewnie, że Eduardo. Siema, Eduardo. Eduarda. Eduarda zostawimy w spokoju. Albo nie. What the fuck? Wow. Tak troszeczkę się... Dobra, też żeśmy szli. To był ten, to teraz musimy iść tędy. Aha, jestem już w punkcie wyjścia. Czy nas nie było? Zapewne nas tutaj też nie było, bo tu jest ciemno. Oh shit. Z tym panem to ja nie chcę się widzieć. Bo ten pan jak mnie podpali, to będę się jarał i jarał i jarał, a wody sobie nie mam.
ale mam za to Kejka, który daje nam Fire Protect, o ile dobrze pamiętam. Slime? Oh. To jest impreza. Mała, bo mała. Jest ich kuń. Co to za świetliki? Albo mi się coś tam wydaje. Nie, to mi się po prostu wydawało. Jak dziwnie, no. Okej, nic tutaj nie ma. Czarne serce. Czarne serce by nam się przydało w zasadzie, zamiast tych nici. Masz 3 ich mamy. Nic tu nie ma. LOL. What the fuck. Ale dalej patrzcie. Pod domem to jakby naprawdę była taka malutka, już malutka końcówka całego tego mojego systemu tutaj podziemnego. Przynajmniej na to wygląda. Wow. Dzień dobry. Pewnie znając moje szczęście, to jeszcze jakiś elitarny się tutaj obrodzi zaraz. Haha, jakżeby inaczej. Okej. Okay. Zdechło wszystko. Przejdźmy sobie jeszcze tędy. Tu mamy wodę. I ten korytarz, dobra. W zasadzie nie za bogato. Ale patrz, dalej nie trafiłem w to miejsce, gdzie... jest mój domek. Jest gdzieś w tamtą stronę. Jakby nie patrzeć. Bym powiedział. To wszystko siedzi nad nami. A najgorsze jest to, że... chyba, że tym kilofem może dam radę. Nie. Dupa. Co nam chcą teraz wyjść na tamto wyższe piętro? Dopiero chyba tak się dostaniemy gdzieś wyżej, no bo tak to jest ogólnie kiszka. Dobra. W takim razie to tutaj musi gdzieś coś być. Tutaj mamy, widzę, że niesprawdzone te aby korytarze. Albo jest sprawdzone, nie, sprawdzone. O! Co jest? Oni tam coś dawało po uszach. Ale tu jest, słyszę tutaj ogra. O, siemango. Dobra, wychodzisz gdzieś. Kurde, wszystko tam, za ścianą. Czekajcie, tu mam tak jakby rozkruszone, ale to nie damy rady, ty. O! Point. O, dzień doberek. Tutaj też mamy rozkruszone, więc przejdziemy tamten. The fucking bitchin. O! Oh shit! Gdzieś się zrobił nam się na chwilę X-ray i już wiemy, gdzie co jest. Dobra, nawet tam nie podchodzę bliżej. To sobie podpierdzielę. Złote jabłuszko też. I jabłuszko. Najgorsze jest to, że zaraz mi się ten mieczyk skończy. Tam widzę, że coś zdycha. I to zdycha ostro. To na pewno rozwalimy i tutaj będziemy mogli sobie przejść. O shit, jeszcze elitarny zombiak.
zombiak czy elitarny koń? Kurde. Stary główka, poink, poink. Dobrze. O, kilofałkę z niego wypadło. A kilofałkę se wezmę zamiast tego mieczyka. Co mamy? On breaking jeden, nice. Dzień dobry. Oh my god. Oh shit. Oh my god, oh my god, oh my god. Okej. Lej go, lej go, lej go! Ah! Oh. Fucking bitchin. Pierdoła jedna. Co chciałeś? Wypierdzielaj. Dobry dzień. Poczta przyszła. Mogę zjeść? Muszę pewnie poczekać minutę, aż mi puszczą te moce, bo zjadłem sobie znowu i żeby mi się to zresetowało, prawda? Ale kurka, nie spodziewałem się tego, że aż tam taki będzie gówniak. Fucking bitching. Ta jazda będzie, widzę, wybitna. Szybciej 30 sekund. Zjem kawałek tortu jeszcze i wbijam tam na hama. No, come on, 20 sekund. Mam nadzieję, że będę mógł zjeść, jak mi się skończą te moce. Aaaa, patrzcie. To jesteśmy teraz tutaj, to ładnie tam przy domku mam imprezę. No to jest to miejsce, gdzie ja mam ten no, przeszklone tutaj, nie? To jest w tym miejscu. O, cholera, nie mogę zjeść. Nie będę głodny, nie? No niech już coś spadnie, chociaż troszeczkę tego żarcia. Szybciej, 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 szybciej. O, my god, dawaj, patrz mnie. Czy nie mogę, fucking. Stąd wychodzicie. Chyba was pogrzało. Zobaczcie, jak na złość teraz nie spadnie mi ten głód. Aha. Chciałem pochodnie, mam tutaj pochodnie, dobra. Okej, wiem, że tutaj mam wilkołaka. Oh shit. Dwa albo trzy wilkołaki na nas czekają. Powiem, że... będzie nieciekawie i teraz się dostają z której strony... Z której strony by go podejść, czy... Nie mogę zjeść, nie mogę, nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę. What the fuck? Skąd wy się tutaj kocicie? No dobra, pieprzyć to trudno. Jak będę gdzieś wracał, najwyżej tutaj będę starał się przyjść. O, siemando. Na tyle, ile pozwoli mi mieć, to go jeszcze pacnę tym mieczem, dobra? Pacnę go tym mieczem, teraz go dostanie kulkę w łeb. Że ja mi się ta kulka skończy. No, mam jej dużo. Żelazo mam przy sobie, tylko gorzej chyba mam. Mam? Mam. Może jest problem. Trudno, będziemy go prać diamentowym mieczem. No, umrzyj w końcu. Dobrze, umrzył. Dalej nie mogę zjeść pewnie. Nie, szlak jasny. Czekaj, żelazo mam. Mam żelazo. Ale pewnie z tego nie będę mógł zrobić. Nope. Fucking.
Czekaj, dobra. Jest dobrze. Dobra. Teraz tak, gunpowder możemy na razie wyrzucić, nie przyda nam się do niczego. Shit. Dobra. Nope. Dawaj to, tu. Nie zgadnę tego. Fuck. Okej, mamy 22 sztuki. Nawet co tu już. Dobra, już mamy przynajmniej więcej. A, jest. Dobra, wbijamy, nie ma co. Hopa. Trzyma go na koniu. Drugi koń. Wypierdzielać, naprawdę wypierdzielać. Dobra, póki mam jeszcze regenerację jakąś. Już nie mam, ale mam jeszcze tą moc. Więc go za ten czas kulejemy. Żeż ty w dupę, wilkołaku. Umrzyj! No, fuck! A, zabolało, co? Dobrze jest. Fuck jest, dobra. Daliśmy mu radę. Coś do przekąszenia właśnie. Dobra, Harm of Life i tak mamy. Patrzcie. Musi być gdzieś tam... Patrzcie, skrzynki tam są, wow. Musimy zejść na dół. I wilkołaków, kurde, dużo. Sporo wilkołaków, to mnie trochę, że tak powiem, martwi. Pewnie tam jakieś będzie zejście. Tam widzę, że jest skrzynka. O, siemano. Nie pomyliło ci się nic. A ty skąd już to wziął? A, z góry spadasz. Ty, dobre. Dobra, przejdziemy sobie tędy w takim wypadku. O! Słyszę krowę. O! Umrzyjcie obydwie. Hehe. Pieprzona krowo. Okej. O, potka. Nice. Biorę. Mleczko. Biorę. To. Biorę. Ja się nie przy... What the fuck, w sensie, co tu jest grane, a to ten gówniak mi niszczy otoczenie. Dobra. Otwórzmy jeszcze tutaj. Mleczko, kolejne mleczko, tak. Żelazo. Dobra. Ironwood, sword. Wezmę. Tylko to już mamy. Dobra, idziemy dalej. Musimy się batendy. O, oh, Jesus. Dobra, jest kolejna skrzynka. I jabłko, zupka i mleczko. Mleczko też sobie wezmę, w razie wyjadę mi coś tam. Zatruło, to mam się czym odtruć. O. Czym dobry? Dobra, jeden pot, drugi pot. Podejrzane. Dobra.
O, Jesus, fuck. Nie teczko sploszył. Albo coś wybuchło, albo... No, a teraz już wybuchło. Ty. Aż tak myślałem, że tam był zombiak. Dobra. To wiecie co? Chyba tutaj sobie staniemy, tutaj zakończymy. Jeszcze w jednym odcinku powalczymy tutaj i wychodzimy już na powierzchnię. Myślę, że we wtorek. Także cóż, dzięki wam dzisiaj za uwagę, no i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.